Nie wiem, czy jestem już ostatni, proszę Państwa. Nie. To, co w tych ostatnich godzinach przed wyborami, proszę Państwa, jest najważniejsze, i zwracam się do Pani, Panów tutaj, ale do tych wszystkich, którzy nas oglądają. Nie wiem, czy jeszcze nas oglądają w mediach, które powinny być publiczne, ale to jest dzisiaj bardzo ważne. Patrzcie w swoje sumienia. Myślcie o Polsce. Nie czytajcie tych pasków. Te paski w czasie całego naszego spotkania starały się powiedzieć, że my jesteśmy źli. A my chcemy dzisiaj do każdego z Państwa się zwrócić i powiedzieć o tym, co nam się wydaje najważniejsze. Najgroźniej w tej kampanii zabrzmiało złowrogie hasło nowej elity. Zastanówmy się, do kogo to było powiedziane. Do przedsiębiorców, do firm rodzinnych, do tych, którzy w wielkim trudzie 30 lat, a czasem więcej wolnej Polski, tworzyli 40% polskiego PKB. Do tych, którzy zatrudniają połowę polskich pracowników. Do tych, którzy sprzedawali w tych słynnych szczękach, stali przed łóżkami polowymi, marzli i liczyli na lepszą Polskę i wyśnili tę Polskę. A dzisiaj słyszą, że będą wymienieni. Że to nie jest już ich Polska. Zastanówcie się Państwo wszyscy. To nie chodzi o interes przedsiębiorców. To chodzi o tych, którzy dzięki nim mają pracę. Ale hasło nowej elity to jest złowrogie hasło dla polskich nauczycieli. Widzieliśmy w ostatnich latach nagonki na polskich nauczycieli. Niech sobie każdy dzisiaj przypomni swoją najlepszą nauczycielkę, swego najlepszego nauczyciela. Dzisiaj jest czas, żeby złożyć hołd polskim nauczycielom, polskim przedsiębiorcom, polskim lekarzom. Przypomnijcie sobie Państwo swojego lekarza. Przypomnijcie sobie Państwo tych, którzy z wielkim trudem, niosąc jak żagiew etos polskiej inteligencji, pracowali mimo tego, że czasy były trudne. I którzy doprowadzili do tego, że dzisiaj jest czym się podzielić. Jest czym się podzielić. Można zapłacić 500+. To dzięki pracy tych ludzi. I dlatego my dzisiaj zaczynamy od głębokiego pokłonu wobec ludzi pracy. Hasło nowej elity to jest hasło, które brzmi złowrogo, bo ono brzmi dla ciebie jutro w Polsce może nie być miejsca. Zastanówmy się, co jeszcze niesie to hasło. Niepewność, uzurpację. Że oto jest jedna partia i jeden wódz. I oni będą decydowali, czy ty jesteś elitą, czy nie. A my mówimy, będzie decydowała twoja praca. Bo my jesteśmy po stronie sprawiedliwości. A oni są po stronie władzy partii. My tworzymy szansę dla wszystkich. Dla tych, którzy chcą się wykształcić, chcą pracować. Chcą wstawać godzinę wcześniej, chcą stać za barem i nalewać piwo, chcą tworzyć nowe miejsca pracy. A oni mówią, elitą będzie, że się popierasz naszą partię. My mówimy tym, którzy pracowali, dziękujemy. A oni mówią, my cię zweryfikujemy. Jeśli nas popierasz, będziesz z nami, będziesz dalej elitą, będziesz mógł pracować. Jeśli nie, szukaj sobie miejsca gdzie indziej. Ile razy słyszeliśmy w ciągu tych ostatnich 4 lat? Tak, proszę Państwa, dlatego uważam, że hasło nowej elity nie jest żartem. Bo przecież my słyszeliśmy w ciągu tych ostatnich 4 lat do tych, którym się nie podobało. Do tych, którym się nie podobała władza, nie podobała polityka władzy. Wiele razy powiedziano, tam są drzwi, możecie wyjść. Możecie sobie wyjechać. A my mówimy, Polska jest dla wszystkich. Możecie mieć inne poglądy.
Proszę Państwa, to nie jest łatwy czas. Ale zastanówmy się, jakie jest nasze zadanie. Zastanówmy się, z czego rodzi się zło, z czego rodzi się nieszczęście. One się rodzą z pesymizmu. Nie przypadkiem. Papież Franciszek mówi, że największym grzechem jest brak nadziei. To jest dzisiaj nasze zadanie. To jest dzisiaj nasze zadanie na tej sali. Ale to jest także zadanie tych, którzy dzisiaj na placach polskich miast rozdają ulotki, niosą ludziom pokrzepienie. To jest nasze najważniejsze zadanie. Zanieść ludziom w ten tydzień nadzieję. Powiedzieć im, Polska naprawdę może być jutro lepsza. To nie jest puste hasło. Wszystkie systemy autorytarne zaczynały się tak krok po kroczku. Znajdziecie Państwo wiele historycznych analiz, politologicznych rozważań, jak to było. Ale wszystkie je łączy jedna cecha. Rozmawiałem o tym wielokrotnie z naszym liderem Grzegorzem Schetyną w ostatnich latach. One mają jeden wspólny mianownik. Że zawsze miały taki moment, kiedy można było wygrać, kiedy zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki, ale zabrakło nadziei, zabrakło wiary w siebie. I nasza moc dzisiaj wynika z tego, że mamy nadzieję i że idziemy jeszcze ten tydzień do ludzi i mówimy im, jutro może być lepsze, a Polska jest dla was wszystkich. Panie i Panowie, z tym was zostawiam i te słowa, które tyle razy słyszałem w ostatnich dniach od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, te słowa, które tyle razy na różny sposób powiedziała, ja mówię jeszcze raz, jutro może być lepsze.